Przerysowałem się na jakimś dużym mepsie. O, Stasiu. Stasiu, idź do domu, chłopak. Wiesz, jak jest jeszcze wcześnie? No dobra. Hejka, witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Lecimy z chłopakami bladym świtem na Klenie. Jest 4:45. O 3 rano wstałem. Wy o której? 3:30. 3:10. No to Bartek, kurczę, dzisiaj dobrobyt, dobrostan. To jesteś wypoczęty. I to ja. Świetnie się czuję. Trzymajcie kciuki, żeby było warto tak rano wstawać. Sprawdzamy, no. Ostatnio Klenie tu były. Może jeszcze jakieś są. Miejscówka pewna, no i tak i nie. Straszna niżówka, to na pewno. No to bo w całej Polsce. Próbujemy. No i słuchajcie, Bartek ma rybę. Mówił, że miał strzał potężny w nurcie. A tu taki gargamel. I tak się zdarza. O, zaraz będziesz na kotwiczce. No, potrzebuję szczypce, bo nie mam swoich. Pokaż go. Bartek miał, mam i ja. Równie wielkiego. O, jaki dziarski. Obudził się. Ty! Ale to jest boleń! Boleń mały, jest boleń. Boleń, jest i boleń! Kurczę, no to nieźle. Są emocje. Chodź tu kolego, już cię wypuszczamy. O. Mocno, Kasia? No, mocno walno, mocno. Może oni tam wcześniej nie trafią. Coś siedzi, niewielkiego raczej. O, klonek. Taki oto klonek. Sobie wziął. Oj, żeby mnie nie ukłuł woblerem. Taki oto klonek. Jednym grotem wcięty. Od spodu pyska. Kleniku, przyprowadź babcię.
No słuchajcie, zmywamy się z pierwszej miejscówki, zaraz będziemy tutaj dyskutować co dalej. Chłopaki, podsumujcie, jak tam było rano. Super. Dobrze, coś na kiju było, także nie ma co narzekać. Bartek Suma złowił. Tak. I nagrał. Nagrał. To będziemy wiedzieć, jak to wyglądało. Bartek ma rybę, zaraz się dowiemy, co to jest. Może być to ładny klej. Zobaczymy. Sum, sum. Sum? Sum, no. Jak, już wyjechał. A tak, Petrem, że ciężko na spinning złowić. Nie. No, do wymiaru mu brakuje. Już go wypnę. Jest, ryba życia. Jan. Jej. Szkodniku ty. A teraz będziemy kombinować. Zobaczymy, ale pewnie gdzieś w górę rzeki, nie? Tak, w górę rzeki właśnie wybierzemy. No, no. Tam te, które znamy, co byliśmy kiedyś. No tam jest troszkę przelewów, może tam popróbujemy między kamieniami coś jeszcze a, tam. Dołowić. To Bartkowe miejscówki, dobra. No, no. No to nas Bartek na swoje ryby prowadzi. Trzymajcie kciuki. Żeby były jeszcze. Skusiliśmy się, żeby zahaczyć o jeszcze jedną miejscówkę, ale tu chyba nikt nie miał brania. Woda niby ciekawa, ale co z tego? Rybom coś nie pasuje, albo ich tu nie ma, albo im coś nie pasuje. Trzeba lecieć dalej. Chce być zimno w tej wodzie? Czy... Nie, w wodzie jest cieplej niż na tak, tym. Na zewnątrz. No słuchajcie, lipa jak 102. Jak 102. W sumie spontanicznie zajechaliśmy tu na miejscówkę. Miały być ryby. Nie, a nie było. A nie było. No i co? I teraz na Bartka miejsce, kurczę, klasyczne jedziemy. Zobaczymy. Gdzie Bartek nam obiecał, że będą klenie, brzany i bolenie. Wszystko będzie, tam jest dobrobyt. Eldorado. Będzie dużo ryb, ryb będzie więcej niż wody. No to nie ma co zwlekać, tylko jedziemy. Tak, właśnie tam jedziemy. Mógł być za batonik. Nie ma. Nic nie dzieje, nie? Powinien jeszcze pogrzeć. Bartek, jak jest? Jak biorą? Tak biorą. Takie. Tak biorą. Nie było widać, pokaż jakie duże. Takie. Dobre. 15 minut, radzimy jak się do nich dobrać. I chyba zaraz ściągniemy wam to i pojedziemy do domu jeszcze. No słuchajcie, ryb może nie połapałem, ale z pustymi rękami nie będę wracał do domu. Patrzcie sami. Patrzcie sami, jakiegoś sumowego woblera znalazłem. Umyjemy go, obejrzymy dokładnie. Z pustymi rękami nie wrócę do domu. Czekaj, czekaj. Pokaż to jeszcze raz. Popatrzcie się, jaki woblerek. O, Bartek ma rybę. Bartek ma rybę tam, zaraz podejdziemy do niego. A patrzcie się, Marcin też nie wróci z pustymi rękami. Idziemy do Bartka. Jest ryba, ma płetwie z ryby. Thank you.
Co tu w wodzie piszczy? O! Jest coś. Coś jest. Jest tutaj hydropsychę. Kruścik. Bezdomkowy. Rzućcie okiem. To pierwszy kamień. To tak samo jęteczka. Jęteczka. O, ruścik. O, tu jęteczka jak ładna. Z tego samego kamienia. Słuchajcie, jęteczka. Rzućcie okiem, jak wygląda. Widzicie, jaka płaska, jak się przytuli do kamienia, to naprawdę trzyma się mocno. Rzadko kiedy nurt ją porwie. Musi jakoś się trzymać w tej wodzie. Jest jęteczka. Dobra, możesz wziąć na rękę. Proszę bardzo, jakie piękne chruściki na Wisłoce są. Przepiękne. Spójrzcie, tutaj ten duży gruby. To jest chruścik domkowy, oczywiście wyjęty z domku. Tutaj jętka nam próbuje uciec. Marcin ją pokazuje, duża jętka dosyć. Nie wiadomo, czemu ryba nie chce brać, bo tyle pokarmu ma. No a tu są hydropsyche, chruściki takie zielonkawe. O, spójrzcie, jakie one mocne są, jakie mają chwytne te odnóża. Mają takie zielone brzuszki, nie wiem, czy to zobaczycie. Zwróćcie uwagę na nimfy, jakie muszkarze kręcą. Nieraz mają właśnie takie seledynowe brzuszki i to nie bez przyczyny. Oczywiście w każdej wodzie trochę inaczej te chruściki wyglądają, specyfika wody, ale u nas są takie właśnie szaro-bure, a z seledynowym, wyblakłym brzuszkiem. I jaki grubasek. No, to jest chruścik domkowy. Słuchajcie, jakby tutaj spławiczek teraz mieć, jakby to rzucić, to coś czuję, że grubo by było. No ale ma ta ryba co jeść. Dobra, wypuszczamy, wkładamy do wody. Jest jętunia. O, jaka ładna centkowana. Zobaczcie, jaka piękna centkowana jętka. I to powiem wam, wcale nie mała. Taki rozmiar, ja wiem, na haczyk to 12, nie? Nimfa by była pewnie. Ładna jęteczka. Dla klenika jak złoto, nie pogardził. A woblerem czasem pogardzi. Co żywe, to żywe. Nic, tylko spławikóweczkę delikatną brać i łowić na coś takiego. Bartek się zdenerwował, bo mu tam wyczynowy spławikowiec zaczął się na boleniu rozkładać, dosłownie na boleniu. Dosłownie. Słuchajcie, no Bartek się nie wywiązał z obietnicy. Kurde, miały być ryby, złowił... Były, ej. Powiem tak, Bartek, co do ryb, różnie, ale ja i tak wracam zadowolony. Trzymaj, byku. Bartek tam ciachnął o konia. Z Marcinem pod kamienie patrzyliśmy, to widzieliście. A ja, drodzy Państwo,
A ja, drodzy Państwo, wracam bardzo zadowolony, bo znalazłem w wodzie oryginalny wobbler Storm Wiggleward. Legenda sumowa. Wobbler, no już praktycznie ciężki do dostania, także może to jest znak, może na sumy na powinniśmy. Na handel. Lepiej. Nie, no Bartek dzisiaj suma złowi, musimy na sumy jechać. Lecimy, na kurczę. Na dużo mniejszą przynętę, nie? Słuchajcie, zapadła decyzja. Lecimy jeszcze na jedną miejscówkę. Jak z Brianem jest, to widzicie. Ale my się łatwo nie poddajemy. Mamy jeszcze pół godziny. Let's go. Mamy małe problemy logistyczne. Bo? Bo młody nie może się zmieścić z rurą, którą wyciągnąłem. Słuchajcie, Bartek bierze nas na swoją prywatną wodę. Tak jest. Ma no to tam... nie jest PZW. Nie jest. Bartek ma wujka w wodach polskich i ta. Ma wodę nie. Na własność. To nie jest woda PZW, ale jest zarybiona tak jak wody PZW. Cudownie oczekujcie. Lecimy. Kurwa, 300. Patrzcie się, gdzie wylądowaliśmy. Pod najbliższym monopolowym. Go, Power Ranger. Lecimy na ryby, na ryby. Cześć. Łowimy. Jest klęk. Jednak Bartek mówił dobrze, że na tym łowisku ryba będzie. Jest. Już go wyhaczamy i przez trawki do wody. Oj. Trzeba go znaleźć w tych krzeczorach. Lecimy z koksem. Jest klenik, jak na zawołanie. Sami spójrzcie, jak to wygląda. W takich warunkach naprawdę cieszy każda ryba, bo to technicznie ciężka sprawa. No już, spokojnie. Ale mocne te klenik. Wyżej. Dobra, wypuszczamy. Wypuszczamy, słuchajcie go. Łapa. No inaczej się nie da. Słuchajcie, zakończyliśmy łowienie. Całkiem przyjemny koniec. Mała rzeczka, Bartek nas zabrał. Obiecał ryby, były ryby, także. Jak zawsze. Jak coś powiem, to tak jest. Tak. Ja trafiłem dwa kleniki. Ja na tej rzece jednego pstrąga. No, także. Całkiem spoko. Jeszcze nam wychodził taki klenik. Za 30 cm na pewno, około 35. Ale to ciężko było przechwycić czymkolwiek. Jest tu wysoka trawa, trudny technicznie teren. Z jednej strony jest ciężko rzucić, prowadzić przynętę, ale z drugiej można się ukryć przed tym kleniem. Jako zakończenie całkiem miła taka alternatywa, także... No nie przedłużając, jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz pod spodem, jeżeli coś łowicie i chcecie się tym z nami podzielić. Zostawcie suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a tymczasem Marcin jeszcze ma na zakończenie coś do powiedzenia. Chciałbym pozdrowić dwóch fanów, Filip Perez i Krzysiek Wójcik. Do zobaczenia nad wodą. No, gorące pozdrowienia. Życzymy Wam od wędkarskiej takich ryb.
I już niedługo my też takie ryby będziemy łowić. I się pod namiot może wybierzemy, tak coś knujemy. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Lecimy. Lecimy do domu, bo nas spiekło już niesamowicie. Wystarczy na dzisiaj. Wystarczy na dzisiaj.